My 25 grudnia otrzymaliśmy zgłoszenie o zasłabnięciu w Domu Pomocy Społecznej w Rościszowie. Na miejsce został zadysponowany jeden zastęp Straży Pożarnej z Jerzeniowa. Natomiast otrzymaliśmy informację, że ponieważ brakuje karetki, na miejsce przyleci LPR. Drugi zastęp z JRG Dzierżoniów oraz OSP Piskorzów został zadysponowany na Stadion Miejski w Pieszycach celem zabezpieczenia lądowania. Po wylądowaniu na miejscu LPR jeden z zastępów udał się z lekarzem i ratownikiem medycznym do DPS-u, gdzie została udzielona pomoc osobie poszkodowanej, po czym z powrotem zostali zwiezieni tutaj do miejsca lądowania i odlecieli. Pomoc była udzielona osobie, która zemdlała. Było podejrzenie też tlenku węgla, zostało ono jednak wykluczone.